Spójrz pan na tych ludzi. No, patrzę. No i kogo byś pan postawił tutaj na swoim miejscu? O! Może ten. Ten? Ten. No a po czym pan wnosisz, że ten akurat by się nadał? O, bo jest taki normalny. A widzisz pan. A ja, proszę pana, szukam nienormalnych. Powiedz pan, co żeś tam pan napisał. O, tak. Ja od dłuższego czasu chciałem właśnie zaproponować, żebyśmy przeszli do scenariusza. Dlaczego pan nie zaproponowałeś? No, jakoś tak... Pan tak napierał, ja nie miałem odwagi. Pan to dopiero jesteś przypadek. Spójrz pan na tych ludzi. Aha. Przecież oni nawet panu nie współczują. To może co? To może skupmy się na treści. O. A po co nam treść? Tytuł jest wymowny, a teraz trzeba to wyreżyserować. Tylko ja nie wiem, czy w pańskiej obecności mój umysł to zniesie. Ale jak wchodzisz pan do sklepu, dajmy na to, niech to będzie sklep pana Kazia, to wchodzisz pan, czy mogę powiedzieć dzień dobry? No nie, bo... A nie, bo to pan zostaw dla lotników. W życiu trzeba być kreatywnym. Ile pan razy żeś przekreślał ten scenariusz? What? Poprawiał, przekreślał. Wiele razy. I co, i chce się panu jeszcze raz? No mnie by się nie chciało. Ja w ogóle jestem ambitnie leniwy. Wie pan, ja robię coś raz, a później się biorę za coś innego. A... Weź pan napisz nowy scenariusz. Nowy? A ten? No ten to już jest napisane, no nie? W życiu wszystko jest możliwe, ale nic nie jest pewne. No to proszę pana, może wzięliśmy się za pracę. O, to jest możliwe. Jest możliwe, ale nie jest pewne. Ja bym proponował zacząć od sceny urodzin. Jakich urodzin? No, nie czytał pan? Tu jest taka scena. O, jest taka scena. Jak masz pan na imię, bo zapomniałem. Tytus. Tytus. A dalej? Tytus Wróż. Wróż. Tytus Wróż. Tytus Wróż, no też pan. Może czas na zmiany? O. To nie chcesz pan już być scenarzystą? No jak tak z panem rozmawiam, to już po prostu sam nie wiem. Kim chciałbyś pan być? Reżyserem. No, bo bym chciał wyjść do ludzi. Czy pan się nie nadajesz do tego? Przecież pana powołanie to jest coś robić, tworzyć. Żeby ja i mnie podobni po prostu to zmieniali, no. No to napisz pan sztukę o niczym. Jak to? No tak to, no. Wszyscy piszą o czymś, a pan napisz o niczym. A ja to wyreżyseruję.